Ale cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest oczywiście vlog. No i w tym odcinku pokażę Wam, że to dosłownie tydzień przed żniwami. Żniwa myślę, że ruszą na takie żyta, pszenicy. Mogą już dzisiaj ruszać, ale myślę, że w poniedziałek najpóźniej będziemy mucić. Chyba, że jeszcze coś popada. Ale miejmy nadzieję, że nie. Ja bym chciał też w sobotę wymucić. Nie mamy kombajnu, więc od nas to nie jest zależne. O kurczaczki. Czekajcie. Wyjdziemy sobie tutaj. Coś tu bardzo głośne to jest. Aha, no tak. Ta pszenica już jest wymucona. To dzisiaj zaczęte są już żniwa rzepaku i pszenicy. Pszenica jest właśnie mucona w tej chwili. Taki kawałek. Rzepak też taki tam większy, ale tam z 5 hektarów mają rzepaku do mucenia. Nie nagrywam. Czekam na rzepak z John Deere'em W540. No i tak, dzisiaj już mucą rzepaki. Jak widzicie, pszenicę. Pszenica jest twarda. Ziarenko jest bardzo twarde. No, słomę jest dosyć surowo, to jest złote, nie takie już, wiecie, pomarańczowe bardziej. No ale co się poradzi, trochę przesuszyło, nie ukrywajmy, ale dzięki temu, że w maju padało nam mega dużo litrów deszczu, to zboże jakoś tak wygląda. Tak, to bez takich kusków to była co najwyżej połowa, byłyby takie kuski. Więc jest niewiarygodne szczęście, że w maju popadało. Tak, to by nawet szkoda byłoby na pole wjeżdżać. My jesteśmy właśnie tym regionem, w którym maj był dość obfity w deszcze. Bo tak to był wielki problem, bo od lutego, czyli od końca lutego, od początku marca, od kiedy, wiecie, zaczęła znów roślina wegetować, to no to nie spadło kropla deszczu do połowy kwietnia. Był taki jeden malutki deszczyk, ale co to jest, kilka litrów to nic nie daje. No ale w maju był dość obfity właśnie w opady i no i coś nam pomogło. Pszenica jak najbardziej do mucenia, pszenżyto jeszcze nie. To zależy jaka odmiana. Nasze pszenżyto na przykład to jeszcze jest właśnie od sobota na początku następnego tygodnia najpóźniej. Z żytem sprawa wygląda podobnie. Zaraz ziarenka wezmę. Czekajcie. Największa zasługa tych deszczy jest taka, że ziarenko to nie splewa. Widzicie, ziarenko jest dosyć spore. W tamtym roku, jak mieliśmy żyto, kupiliśmy, te ziarenka były dwa razy mniejsze. Tak wygląda ziarenko. No i miejmy nadzieję, że coś tam sypnie. Na pewno to nie będzie w rzędu 6, 5 czy tam 10 ton, jak to był kiedyś filmik na YouTube, jak tam ucięli. Czy to nie był Bizon? Rekord niebieski albo BS. Nie będą dokładnie, i tam był film, że 10 na hektar żyta im sypało. I takie hali na tym tam, gdzie się pokładło, takie hali mega, wiecie, wolna. No bo się pokładło. No i tak to wygląda, że to jest do mucenia za... Że to jest do mucenia za jakiś maks tydzień. Następny poniedziałek powinno być wymucone. Jak nie będzie, to w poniedziałek będzie mucone, bo... tak. Więc co? Trzymajcie się, cześć.